Od kilku dni trwa półkolonia organizowana przez LKS Ciężkowianka oraz klub Vega MCKiS pod tytułem Górą i Doliną letnie igraszki z FIO. Naszym celem, naszą intencją było to, żeby zapewnić dzieciom wakacje zdrowe, bezpieczne. Przygotowaliśmy program w ten sposób, żeby te wszystkie elementy uwzględnić. W której uczestniczą najmłodsi mieszkańcy Ciężkowic. Bawimy się, czasami są konkursy, są wycieczki fajne. Najfajniejsze są wycieczki, odbywają się różne konkursy i fajne zabawy. Nauczyliśmy się o pierwszej pomocy. Codziennie opiekunowie przygotowują dla nich inny harmonogram dnia. Oprócz gier, zabaw i rekreacji jest też czas na edukację i profilaktykę. Każdy z Was dostanie certyfikat, że uczestniczył w takim podstawowym dwugodzinnym kursie pierwszej pomocy. Do tej pory uczestnicy półkolonii mieli policyjną pogadankę pod tytułem Bezpieczne wakacje, odwiedzili kino 3D, a wtorek upłynął pod hasłem Bezpieczne wakacje z Wordem. Skupiliśmy się na bezpieczeństwie na drodze użytkowników ruchu drogowego, ale z racji tego, że uczestnikami naszej półkolonii są dzieciaki w wieku od 5 czy od 6 roku życia do 18 lat, więc oni przede wszystkim poruszają się albo na nogach, albo rowerem i dlatego przedstawiciele tego środka skupili się nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów. Kto jeździ na rowerze? Kto z Was ma rower? Już właśnie teraz. No, prawie wszyscy, tak? A powiedzcie mi, jak jeździcie na rowerze, to można mieć słuchawki i słuchać na przykład swoich ulubionych piosenek albo radia? Kto powiedział, że nie? Ja. Tutaj zapraszam koleżankę w czapce. Dlaczego nie wolno? Bo wtedy nie będziemy słyszeć z tyłu nadjeżdżającego auta i może być wypadek. Dzieciom wakacje z Wegą i Ciężkowianką bardzo się podobają. Najmłodsi zwracają uwagę, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miasto. Dlatego półkolonia jest świetną alternatywą spędzenia wolnego czasu wraz z rówieśnikami. Niektóre dzieci nie wyjeżdżają też na wakacje i mogą sobie tutaj przyjechać, bo jest dużo wycieczek. O tym, jak należy zadbać o swoje bezpieczeństwo, dzieci uczyła prezes jaworznickiego oddziału PCK Anna Grelowska. Stawiamy w pozycji przeciwwstrząsowej, czyli tej bezpiecznej, zapewniamy komfort psychiczny. Odpowiadają na pytania, zanim jeszcze instruktor powie, jak rzeczywiście należy się zachować, ale są też takie dzieci, które mają pierwszy kontakt, które są jeszcze nieufne, czasami lekko przestraszone, które trzeba przekonać do tego, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto przede wszystkim posiąść taką wiedzę. Były także gry, zabawy i konkursy. W trakcie całej półkolonii odbędą się 3 takie spotkania. Jedno z nich miało już miejsce w Dąbrowie Górniczej. Ostatnie odbędzie się w piątek w Ciężkowicach. Będzie ono także zwieńczeniem półkolonii.